Cześć, przygotowujemy dla Was trzeci już odcinek z serii Pająki Właściwe. Postanowiliśmy, że jednak dzisiaj nagramy prezentację m.in. rodziny pogońcowatych, czyli Lycoside. Są to pająki, do których należy chociażby rodzaj Lycosa, czyli tarantula. I tutaj widzimy właśnie Lycosa prea grandis, która jest jednym z tych ostatnio częściej dostępnych gatunków, świetne w hodowli, bo nawet młode dają się odchować, a dodam, że wśród pogońcowatych był to temat dość trudny przez naprawdę długi czas i praktycznie sukcesem udawało się to niewielu osobom. Angielska nazwa tej rodziny pająków to Wolf Spiders, czyli można powiedzieć pająki wilki. Charakterystyczne dla tej rodziny jest to, że mają duże oczy, mają bardzo dobry wzrok, widzą m.in. w ciemnościach i potrafią gonić ofiarę niczym wilki i polują bardzo, bardzo efektownie. Tutaj dla odmiany mamy maleńką Lycosę z tego samego gatunku. Warto dodać, że u rodziny pogońcowatych samica nosi najpierw kokon za odwłokiem, a gdy młode się wyklują, to wchodzą na samicę i ona je przez jakiś czas nosi ze sobą. Tutaj widzimy, jak maleńkie są pająki z tej rodziny w stadium tych młodocianych, przez co karmienie może sprawiać problemy, bo jednak trzeba używać muszki owocówki i innej małej karmówki. A teraz pewna niezwykłość, bowiem od niedawna pojawiła się w hodowli Hognasmici. Jest to endemit z Madery, bardzo piękny pogoniec, który gdy osiągnie dojrzałość, charakteryzuje się pięknymi pomarańczowymi odnóżami. Tutaj mamy jeszcze takiego podrostka, więc nie jest on w pełni wybarwiony, ale cieszymy się, że mogliśmy go zdobyć. Oczywiście za tego pogońca, jak i poprzednie, dziękujemy Hubertowi, który potrafi ściągnąć do naszego kraju wiele niezwykłych gatunków pająków i my często korzystamy z tych okazji. A pająki, które bierzemy od niego, są naprawdę w dobrej kondycji i nie możemy narzekać, więc z pewnością będziemy z takich okazji korzystać częściej. I spróbujemy może i ten gatunek nakarmić. Zobaczymy, jak zareaguje na karaczana. O, zwróćcie, jak się rzucił, chociaż karaczanowi udało się uciec. Spróbujemy podejście numer 2, tak? Czyżby nie chciał? Może się troszkę spłoszył. Generalnie pogońcowate niemal nigdy nie odmawiają pokarmu, więc no, możliwe, że pajączek zestresował się tym, że został wyciągnięty ze swojego pojemnika i trochę nie bardzo chce dlatego zapolować. Albo po prostu karaczany mu przestały smakować, może stał się z wiekiem coraz bardziej wybredny. Ostatnim gatunkiem z rodziny pogońcowatych, którego aktualnie posiadamy, jest wymyk szarawy Arctoses cinerea. Często w Polsce pojawiają się doniesienia, jakoby
W naszym kraju już się pojawiła tarantula ukraińska. Często te informacje są spowodowane tym, że ludzie obserwują w naturze takie wymyki jak ten. Pająk ten, gdy osiąga dorosłość, charakteryzuje się takim szaro-popielatym ubarwieniem z białymi, powiedzmy, przepaskami i potrafi on być naprawdę bardzo podobny do tarantuli ukraińskiej. Dodatkowo jest to jeden z największych naszych krajowych pająków, przez co ludzie, którzy nie spotykają tego pająka na co dzień, a nie jest to gatunek typowo pospolity, to naprawdę łatwo dają się zwieść i takie rozróżnienie tych gatunków, zwłaszcza gdy coś nam przebiegnie, nie jest do końca łatwe, więc pomyłki się zdarzają, a ten pająk jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i podobny do lekosy, chociaż troszkę mniejszy. I może i go spróbujemy nakarmić, bowiem chcemy Wam pokazać wilczy apetyt pogońcowatych, więc może i dlatego te pająki zawdzięczają nazwę swojej rodziny od... O, widzicie? Złapał karaczana, który jest praktycznie większy od niego, albo porównywalnej wielkości, wręcz położył się na plecach, żeby go chwycić. Zobaczcie, jak walczy. Naprawdę w hodowli te pająki potrafią polować na duże ofiary, potrafią łapać chrząszcze mącznika, więc gdy karmimy taką lykosę dorosłym chrząszczem mącznika, to słychać, jakby chrupały chipsy, gdy chwyta tego owada. Teraz przedstawiamy Wam drugą rodzinę w dzisiejszym odcinku. Czy wiecie, kto buduje takie konstrukcje z przędzy? Zwróćcie uwagę, że pająk bytuje praktycznie w pustynnej wilgotności, a mimo to radzi sobie świetnie. Czy wiecie, co to za pająk? Prezentowany gatunek należy do rodziny Philistatidae. Są to pająki bardzo łatwe w hodowli. Praktycznie poradzi sobie z nimi chyba każdy. Prezentowany osobnik to samica Cuculcani hibernalis. Warto dodać, że pająki te, mimo że są zaliczane do araneomorfe, czyli pająków właściwych, to linieją całe życie, tak jak ptaszniki, czyli dorosła samica po pewnym czasie także wylinieje i będzie można ją dopuszczać w tej wylince, po kolejnej wylince i tak aż do jej śmierci. I są to jedne z najbardziej długowiecznych pająków właściwych, jakie możemy spotkać. Zwróćcie uwagę, jakie ma masywne nogogłaszczki, charakterystyczne dla tej rodziny. Pająki te są naprawdę bardzo łagodne. Można powiedzieć, że dużo osób mogłoby powiedzieć, że może niezbyt ciekawe, ale mają w sobie swój urok przez to, że są takie statyczne. Na zakończenie przygotowaliśmy Wam porównanie tej dorosłej samicy Cuculcani hibernalis i jednego z nieopisanych gatunków z rodzaju Cuculcania. Widzimy, że maluszek jest sporo od niej mniejszy, więc zajmie mu trochę czasu, nim osiągnie takie rozmiary. Warto też dodać, że większość pająków z różnych rodzin w takiej sytuacji wzajemnie rzuciłaby się na siebie i ten podrostek nie miałby szans na przeżycie. Ta rodzina jakoś się wzajemnie toleruje. Nie wiem, czy jakbyśmy hodowali je wspólnie w jednym pojemniku, to czy by ten maluch długo przetrwał. W każdym bądź razie podczas takiego przekładania są to pająki łagodne i bezproblemowe. I dodam jeszcze, że w kolejnym filmie mamy jeszcze troszkę pająków, które z chęcią byśmy Wam pokazali. Na dzisiaj jednak to już jest koniec. Jeśli Wam się podobało, to tradycyjnie napiszcie jakiś komentarz. Zapraszamy także do subskrypcji, zostawienia łapki w górę. Dziękujemy.